Opór społeczny się czasami opłaca. Wojewoda Śląski unieważnił uchwałę radnych z Chorzowa pozwalającą na budowę osiedla mieszkaniowego na terenie dawnych hal MTK w Parku Śląskim. Tutaj inwestycja trzy kwartały zabudowy mieszkaniowej Atalu jest dopiero początkiem ogromnej presji mieszkaniowej na ten teren. I to nas najbardziej martwi, ponieważ tutaj jest park. Oczywiście firma Atal twierdzi, że to nie jest park, ale jak każdy przeciętny człowiek jak spojrzy, to widzi, że jest to park. Stąd aktywiści wolą mieć w tym miejscu tereny rekreacyjne, a nie osiedla. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek zwrócił uwagę na jeden poważny błąd, jaki zawiera uchwała radnych z Chorzowa. Chodzi o dojazd do inwestycji, który miałby się odbywać drogą wewnętrzną, czyli ulicą Targową, która należy do Chorzowa, i Bytkowską, która leży już na terenie Katowic. Jak się jednak okazało, miasto Chorzów nie dopilnowało wszystkich uzgodnień dotyczących właśnie tego traktu komunikacyjnego, czyli nie uzgodniło z Miejskim Zakładem Ulic i Mostów w Katowicach, bo to jest właśnie zarządca tejże drogi powiatowej. Teraz radni mogą zaskarżyć decyzję wojewody, jednak co ważne i o czym głośno mówią aktywiści będący przeciwko budowie osiedla, uchwała zawiera więcej błędów. Chodzi na przykład o kwestie przystanków autobusowych, które mają obsługiwać przyszłych mieszkańców osiedla. Te również znajdują się w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej, a nie w Chorzowie, co również nie powinno pozwolić na użycie tak zwanego lex developer. Aktywiści cieszą się z obrotu spraw, ale mają świadomość, że to nie koniec walki o ten teren. Podobnie jest w dzielnicy Burowiec w Katowicach, gdzie jeszcze niedawno na terenie dawnej kolei miały powstać bloki. Tu jednak oprócz mieszkańców pomysłowi sprzeciwili się radni, głównie ci z Koalicji Obywatelskiej. Głosowaliśmy przeciwko budowie tej inwestycji osiedla mieszkaniowego na Burowcu. Teren, okoliczności, w jakich ta inwestycja miałaby zostać ulokowana, budził szeroki sprzeciw mieszkańców. Były uzasadnione argumenty formułowane przez architektów, urbanistów. Jednak dyskusji w tym temacie prawdopodobnie by nie było, gdyby nie mieszkańcy Burowca, którzy od początku nie chcieli tej inwestycji, głównie ze względu na fakt, że gdy kupowali tam domy, o osiedlu nie było mowy. Myślę, że jest to bardzo duży sukces. Bardzo się cieszymy, że nasza inicjatywa spotkała się z tak dużym poparciem mieszkańców, w ogóle mieszkańców Katowic, już nie mówiąc o Burowcu i Dąbrówce Małej. Myślę, że jest to bardzo duży sukces. Za taki też uważamy nasze działania, które przez prawie 10 miesięcy już trwają. I będą trwały, bo 27 kwietnia na sesji Rady Miasta radni będą musieli głosować nad odmową lokalizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę rozkład sił w mieście, to głosowanie nie musi zakończyć się takim wynikiem jak pierwsze. To jest jedyny pas zieleni, który w miejscowym planie zagospodarowania i w studium nie jest przeznaczony na zabudowę miejską, a dodatkowo jest tutaj, był niedawno przetarg i jest tutaj planowana Velostrada Katowice-Sosnowiec, która według nas jest rozsądniejszym wyjściem i na to powinny być przeznaczone tereny. Ale czy tak się stanie, to już pokażą najbliższe dni.